kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztabskiej Porębie. Kati? No? Dzień dobry, witam Was w mojej kuchni i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to jest chyba pierwszy raz, kiedy zaprosiłam kamerę do domu. Dzisiaj czeka mnie bardzo fajny dzień. Chcę odwiedzić kilku moich partnerów biznesowych, ale zanim to nastąpi, muszę coś zjeść. Opowiadałam Wam nieraz na moim Instastory o tym musli daktylowo-orzechowym bezglutenowym. Ja je naprawdę jem kilka razy w tygodniu. 4 łyżki musli, 2 łyżeczki ekspandowanej kaszy jaglanej, jogurt wegański, na mleku kokosowe, karot, truskaweczek. Jak była pandemia, zaczęła się pandemia, to po prostu z nudów stwierdziłem, że trzeba coś zrobić sobie w chacie. Na początku chciałem zrobić po prostu taką ruską banię, coś tam, a potem mówię, chyba można fajnie zrobić sobie jakieś miejsce. Mam sąsiada, który trenuje też sporo lat sporty walki. Zresztą jestem z Karoliną, nie? Ale no fajne miejsce mieć w domu, takie coś, saunę, jakiś tam warsztat do majsterkowania, jakieś rzeczy robić i do treningu. Nie? Sam zrobiłeś to? Zrobiłem, no z ojcem zrobiłem tą samą szopę. Jak chciałem, chciałem na początku kupić to, to tam około 100 tysięcy mi z ojcem. Więc chuj, chyba zrobię sam. Nawet mam miejsce do tarczowania, nawet nie muszę nigdzie jeździć. Nie? Jak czasem tutaj wiesz, w Łodzi dojazdy zajmują bardzo długo, a zawodnik jest na przykład w jakimś off-sezonie czy coś i chce sobie potarczować, albo po prostu nawet zrobić ze mną trening, to sobie to mam miejsce na taką, na jakieś tam tarcze, nie? Jedziemy do głównej siedziby Paco Lorente. Kawa, herbata? Dla mnie kawka. Czarna, biała? Czarna. Czarna. Takiej nie mam. O, to trzeba to działać. Takiej koszulki jeszcze nie mam, taką poproszę. Karolina, to jest nowa kolekcja, tak naprawdę już częściowo jesienna, to jest jeszcze wiosna, to już jesień, jesienne kolory. Rozszerzamy bardzo tą kolekcję Casual Club. Jak wiesz, wszystko uniseksowe, dla chłopaków, dla dziewczyn. Ty nosisz rzeczy, jesteś fanką? Tak, tak, tak. To jest mój ulubiony komplet i mam dwa takie komplety. Super. Już wiem, że to będzie też mój ulubiony. No, to jest świetny kolor. W ogóle zobacz, ta jedna bluza się odpina. Z fajnymi też nadrukami, to jest też takie niezobowiązujące. No i to jest to, co jest najważniejsze, to jest uniseksowe. Dlatego wy dziewczyny też możecie to nosić. Rzeczywiście marka zaszalała trochę z tymi kolorami, tymi na wiosnę. Tylko to już się nie mogę doczekać. No. To jest od tego, to jest cesta. Kolorze wina. Ekstra. To jest straszny dresiarz. A teraz fajnie, bo teraz dres noszą wszyscy. Kiedyś dres, może w dresie to tylko po domu albo na trening, a teraz dresy normalnie wszyscy noszą. Więc teraz, to są moje czasy. Jak to się pozmieniało. Ekstra. Naprawdę dresy teraz, w trakcie pandemii, one naprawdę weszły w ogóle totalnie na salony. My nawet w kolekcji łączymy je, na przykład dresy i bluzę, na przykład z marynarką. I rzeczywiście one weszły do takiego już codziennego looku, właśnie to, co powiedziała Karolina, już nie tylko po domu i nie tylko na trening, tylko rzeczywiście chodzimy w nich na co dzień.
Ja już jestem gotowa na wylot do Stanów. Sobie wybrałam wygodny dres na podróż. Ładny, prawda? Także na pewno w samolocie będzie mi wygodnie. Pamiętajcie, nigdy do samolotu nie zakładajcie dżinsów. Tylko wygodne dresiki, ewentualnie leginsiki. Nigdy dżinsów. A teraz są już te treningi już takie lekkie, czy jak? No jeszcze nie, jeszcze ten ostatni dzień taki... nie aż tak ciężki, ale jeszcze tam trzeba trochę kardio pocisnąć. To jest normalne na tym etapie, że tak się wkrada takie przemęczenie. Jak człowiek jest zmęczony fizycznie, to też jest zmęczony psychicznie. Ale mówię, ale już jak tam będę na miejscu, to wiem, że będzie dobrze, że już tam będę odpoczywać. Już moment, kiedy siadam do samolotu, to jest dla mnie taka ulga i taki moment wątpliwy. Tak, wywalajcie na siebie, przynosimy same dobre te wieści. Dobry. No teraz mam ogromne wsparcie tutaj od znajomych, rodziny, przyjaciół. Wszyscy bardzo trzymają za mnie kciuki, nie dopingują. Starają się wspierać jak tylko potrafią. Ja jestem teraz na takim etapie troszeczkę zmęczenia fizycznego i psychicznego, ale to jest zawsze. To jest już końcówka przygotowań. Tak naprawdę najcięższa robota już za mną. Zaraz zaczynam łapać świeżość, robić szybkość. No i będzie dobrze. Co myślisz, że tylko ty nagrywasz? Ale co, już cię tak kurde dojechało ostro? To wszystko? No. Już czujesz? A magazyn idziemy czy nie? No idziemy. No, wszędzie, no gdzie chcecie. No. Wyglądam jak debil. To zobaczymy paski wegańskie. Przyjechałam po musli. Byłam w okolicy, ponieważ byliśmy w Paco Lorente i podjechaliśmy do Sanmi. Wezmę sobie musli na wyjazd. Jakieś orzeszki. A jakie orzeszki byś chciała? O, to jest to moje musli, yes. Przyjechałam po to. Od jakiegoś czasu choruję na Hashimoto, mam nieuczynność tarczycy. I przy tych wszystkich chorobach autoimmunologicznych odpowiednia dieta to jest tak naprawdę 90% sukcesu. Nie jakieś leczenie, leki i tak dalej, tylko właśnie dobra, zbilansowana dieta, dobre produkty, dobrej jakości. To jest podstawa. Na pewno jest to zdrowsza alternatywa, dlatego że w tych gotowych popcornach jest już i sól, i tłuszcze. Bardzo często to są utwardzone tłuszcze. Takie w sumie najgorsze, najmniej zdrowe. W takim popcornie mniej wygodnym do użycia, bo trzeba go zrobić samemu na patelni bądź pod przykryciem w mikrofali, ale liczba kalorii zdecydowanie mniejsza. Tutaj w całym, w 100 gramach, słuchajcie, jest 365 kalorii, w takim sklepowym w 100 gramach nawet 800 kalorii przez te utwardzone tłuszcze. Kto pamięta, jak za dzieciaka się robiło popcorn samemu? Chodź. Daki? Jesteśmy właśnie w rehab u Jarka Świerskiego. Przyjechałam na regenerację. Ogólnie, muszę się nie mogę słowić, ogólnie chyba bym nie dała zrobić żadnych przygotowań bez Jarka, bo tak naprawdę od pierwszej walki w UFC się mną zajmuje, się mną opiekuje, dba o moje ciało, żebym była zdrowa i żebym nie musiała odbywać walk z powodu kontuzji. Wcześniej leczył kontuzję, teraz przeciwdziała kontuzjom. Bardzo przyjemne. Czasami trochę boli, ale jest bardzo, bardzo miło. To jest Marta. Marta jest super. Wszyscy kochamy Martę. No, możecie zaznaczyć, że jest panienka. Marta jest wolna. Szuka miłości i potrafi masować. Każdego postawi na nogi. Najchętniej bym wróciła do domu, usiadła w ogrodzie, otworzyła zimne piwo, potem obejrzała jakiś serial i poszła spać, ale jeszcze trochę, jeszcze półtora tygodnia nie będę mogła tak zrobić. Jesteśmy w personal MS i teraz wchodzę na komorę hiperbaryczną, na tlenoterapię. Robię tak przed każdym treningiem. Takie kardio połączone z wytrzymałością. Dzień
przeszła nowa ulica nad Zgierzem, ulicami płynie rzeka i wyłączyli prąd. I niestety nie zrobię treningu w kamizelce, w tym EMS-ie, tylko zrobię normalne cardio na airbike. Ale odrzewka na nogi. Mamy powrót prądu, więc będziemy działać. Będziecie działać na prądzie. Także zasuwamy. Jestem ubierana w kamizelki EMS. To jest taka stymulacja całego ciała prądem i po prostu w tych kamizelkach robię cardio i wszystkie mięśnie cały czas podczas treningu są stymulowane, nawet podczas przerw. Co się przekłada właśnie na tą wytrzymałość mięśniową. Ale to nie są jedyne treningi siłowe, jakie robię. Dalej pracuję z Dawidem Góralkiem, z którym pracowałam praktycznie przez cały czas, odkąd wróciłam do treningów po kontuzji. Do tego oczywiście dochodzą treningi parteru, zapasów, stójki, sparingi, zadaniówki, symulacje, więc jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Ten trening naprawdę 20-30 minut takiego treningu to jest mniej więcej tak jak półtorej godziny normalnego treningu. No i tak samo jak podczas walki, tak? Walki jest tylko 15 minut tak naprawdę, a zawodników czasami muszą wynosić, bo nie mają siły złapać oddechu. I tutaj uzyskujemy podobne. W tych przygotowaniach, w tym kampie, trochę rzecz zmieniliśmy. Właśnie między innymi wprowadziliśmy te treningi w kamizelkach. Na sparingach czuję, że są naprawdę mega efekty i wierzę w to, że tak samo będzie na walce. Generalnie dzisiaj z Karoliną pracowaliśmy przede wszystkim tak od początku przygotowań, czyli nad wydolnością i poprawą siły, a sama kamizelka no, działa po to właśnie, żeby troszkę tą siłę poprawić i mówię, dorzuciliśmy do tego wydolność. Nie wiem, kiedy będzie emitowany ten wideoblog, ale jestem na kilka dni przed wylotem. Wylatuję w nocy z soboty na niedzielę. Dzisiaj mamy środę, więc są to tak naprawdę już jedne z ostatnich treningów w Polsce. Jestem potwornie zmęczona, ale to jest normalne na tym etapie przygotowań. Nie ma co narzekać, bo to jest nieodłączna część tego sportu, nieodłączna część kampu. I w momencie, kiedy wsiądę do samolotu, już to wszystko zostawię za sobą, już się skupię tylko na regeneracji, na szybkości, na cięciu wagi, na obowiązkach związanych z UFC i będzie fajnie. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.